Byli hugenoci. Byli to żyjący we Francji wyznawcy kalwinizmu. Pojawili się oni tam w latach 40. XVI wieku i żyli we Francji w XVI, XVII i XVIII wieku i przez cały ten okres byli prześladowani przez państwo oraz przez kościół katolicki. Oczywiście to nasilenie prześladowania było różne. Doktryna religijna Jana Kalwina została przyjęta głównie przez mieszczan, ale również przez inne warstwy. W tym również warstwy wysoko postawione, przez arystokrację, przez możne rody. I pierwszy synod, który utworzył jednolitą organizację kościelną, miał miejsce w roku 1559, a w 1562 roku Hugenotom udało się uzyskać swobodę religijną, ale oczywiście nie na długo, ponieważ w tym samym roku, w 1562 roku, Rozpoczęła się wojna religijna, która trwała aż do 1592 roku. Oczywiście zdarzały się przerwy w tym konflikcie, jednak była to cały czas walka właśnie z hugenotami. Tutaj bardzo ważnym momentem była tak zwana Noc Świętego Bartłomieja, czyli rzeź Hugenotów, do której doszło w nocy z 23 na 24 sierpnia 1572 roku w Paryżu. Ta wojna. Ta wojna religijna od 1562 roku do 1592 roku była oczywiście bardzo krwawa. W czasie samej tej rzezi w noc świętego Bartłomieja zginęło przynajmniej 5000 Hugenotów. W 1598 roku król Francji Henryk IV Bourbon wydał edykt nantejski, który gwarantował Hugenotom wolność wyznania. Równouprawnienie z katolikami, do tego dostali oni około 100 twierdz, które miały im gwarantować bezpieczeństwo, ale z zastrzeżeniem, że nie mogli, można powiedzieć, nie mieli tej wolności religijnej w Paryżu i jego okolicach czyli w pozostałej części Francji jak najbardziej mogli żyć, jak wszyscy inni ludzie, jak katolicy. Niestety dla hugenotów długo to nie trwało, ponieważ w latach 1626-1629 miała miejsce wojna hugenocka, w której to Ludwik XIII, czyli król Francji oraz kardynał Rocherier, postanowili złamać potęgę hugenotów. Oczywiście udało im się to, zniszczono ich twierdzę, co złamało możliwości militarne hugenotów. Ale co ciekawe, w 1629 roku w edykcie z Alajs, zatwierdzono można powiedzieć że przywraca im się tą wolność religijną i można powiedzieć że chociaż zakończyło to na jakiś czas walki z hugenotami przynajmniej takie otwarte to wcale nie zakończyło to prześladowania hugenotów i efektem tych coraz mocniejszych prześladowań był rok 1685 i edykt z Fontainebleau który anulował edykt nantejski Nakazano zniszczyć, nakazano zniszczyć kościoły protestanckie. Pastorzy mieli albo wyjechać, albo przejść na katolicyzm. Świetcy protestanci mieli zakaz ucieczki, mieli przejść na katolicyzm, albo mieli mieć też pozwolenie na wolność sumienia. Jednak, można powiedzieć, wprowadzanie tego edyktu z Fonteblou było dosyć mocne, delikatnie ujmując. Nie obyło się bez wielu egzekucji, było to takie wprowadzanie nowego prawa siłowe wprowadzanie. I wówczas, pomimo zakazu, kilkaset tysięcy protestantów wyjechało z Francji. A ponieważ w większości byli to ludzie, czy to wysoko wykształceni, byli to kupcy, rzemieślnicy, to w innych krajach przyjmowano ich bardzo, bardzo chętnie. Ubytek kilkuset wykwalifikowanych, wykształconych, bogatych ludzi, oczywiście w w negatywny sposób odbił się na gospodarce Francji, no ale wtedy na to tak nie patrzono, wtedy chciano się pozbyć protestantów. I chociaż myślano, że wszyscy wyjechali, że tylko niewielka liczba protestantów wyjechała, to jednak nadal we Francji pewna grupa hugenotów żyła. I niestety musieli się oni oczywiście ukrywać. Dopiero koniec XVIII wieku 1789-1700 91 rok, to nadanie im praw takich samych jak katolikom. Dopiero wówczas, pod koniec XVIII wieku, pozwolono im być protestantami, pozwolono im wyznawać ich własną wiarę. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.